List miłosny od Twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie, kochani słuchacze i subskrybenci, i zapraszam Was serdecznie na ten rozkład z kart Tarota. Tarot światła i cieni. Pomyślcie o swojej osobie ukochanej i zobaczmy, co pokażą nam karty. Ja oczywiście zapraszam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Napiszcie mi, czy ten rozkład z Wami rezonuje. Zapraszam Was oczywiście na wróżby indywidualne, prywatne. Jeśli macie jakieś problemy w relacjach, w małżeństwie, to oczywiście napiszcie do mnie, kochani, a ja wesprę Was w tych trudnych sprawach emocjonalnych i położę Wam karty Lenormand albo Tarota, albo karty cygańskie na Wasz problem. Zapraszam serdecznie, piszcie mi e-maila i wtedy wyślę Wam opcję takich wróżb i czas oczekiwania to tylko 1, 2 lub maksymalnie 3 dni. Zapraszam serdecznie. Teraz skupmy się, kochani. Pokażcie, kochane karty. List miłosny. Co ta osoba chce przekazać w liście miłosnym? Co ta osoba ukochana chcę przekazać w liście miłosnym. Pokażcie, kochane karty Tarota, pokażcie, co ta osoba chce przekazać na tę chwilę. Co ta osoba chce przekazać na tę chwilę. Dobrze, już w przełożeniu mamy blokady, czyli jakieś jest tutaj zablokowanie, być może w dosłownym tego słowa znaczeniu, zablokowaliście tę osobę lub ona Was zablokowała, są jakieś przeszkody w komunikacji, nic nie widać, nic nie słychać, ta osoba być może nie chce nic widzieć, nie chce nic słyszeć, jest tylko na poziomie głowy, serce tutaj zablokowane, uczucia zablokowane, być może komunikacja, spotkania również zablokowane i brak komunikacji, brak uczuć, tak, zamknięte serce, zamknięty przepływ emocji również, tak? Mamy tutaj, kochani moi, króla buław, który chciałby działać, jakby jest bardzo charyzmatyczny, ma zamierzone cele, do których zmierza bardzo konsekwentnie i skrupulatnie i odważnie. No jest to osoba też charyzmatyczna, pełna seksu, pełna, no tak jak mówię, charyzmy, pełna jakby tutaj też pociągu, tak, chemii. Osoba, która działa, walczy o związek, ta osoba jakby tutaj chce przekazać Wam, że te trudności, które stoją na drodze, jakby przejdą, pokonacie te trudności i jakby będzie jeszcze światło w tunelu, jeszcze będzie jakiś lepszy czas dla Was, nastąpi tu słońce na horyzoncie, tak? Jeszcze te schody jakby razem przejdziecie, czyli te przeszkody, te jakby problemy, które stanęły teraz na drodze, przejdziecie razem. Ta osoba jakby jest pozytywna, jest pełna nadziei, jest jakby spokojna, medytuje, afirmuje i czeka na to, by pokonać te wszystkie problemy. Jesteście dla tej osoby, co ona Wam chce tutaj w tym liście przekazać, piękną cesarzową, czyli kobietą cudowną, kobiecą, piękną, dobrą matką, dobrą opiekunką, dobrą żoną, która jest płodna, pełna kreatywności, pełna pomysłów na rodzinę, na związek. Również być może ta osoba myśli o tym, żebyście zaszli w ciążę, byście byli matką w dosłownym tego słowa znaczeniu dla jego potomstwa, tak? Dla tej osoby ukochanej. Tutaj jest as kielichów, czyli ta osoba ma uczucia do Was i jakby te uczucia są gorące, jeszcze ma nadzieję, że coś nowego między Wami może wyjść, może nastąpić, tak? Może tutaj być jakaś jeszcze nowa próba, nowa szansa. Być może ta osoba poprosi w tym liście o nową szansę, o
powie, przekaże, że ma, napisze, że ma emocje jakieś do Was, tak? No i jest ta osoba na pewno smutna, pogrążona w smutku, ponieważ czuje tutaj pięć kielichów, mówi o tym, czuje, że odeszliście, odchodzicie, że zablokowaliście uczucia i pięć kielichów to na pewno smutek, żal, strata, rozpacz, wspominanie i jakby tej żal, tak, że coś się skończyło, że coś się nie udało, że coś się rozlało, coś się tutaj nie udało Wam. I też smutna jest, że brak między Wami komunikacji, że jest zablokowany kontakt, zablokowane tutaj rozmowy. Także jest jej dużo smutku, dużo żalu w tym liście, który ta osoba Wam chce przekazać i dużo takiego pesymizmu, tak, czarnych myśli, znaczy coś tu ta osoba czuje, że pomimo emocji, które istnieją, pomimo tego uroku przyciągania chemii, pomimo nadziei, coś się tutaj jednak zakończyło, rozlało, nie udało i jest tutaj jednak smutek. Także pełen smutku, żalu, straty, emocji takich negatywnych, lęków też, blokad w tym liście, pełen smutku, żalu po tym rozstaniu Waszym, po tych blokadach, które są. Także jest to przesączony smutkiem list miłosny. Napiszcie mi w komentarzach, czy rzeczywiście jest taka sytuacja między Wami. Ja pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i piszcie mi e-maila, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną. Do usłyszenia już wkrótce.